Moi drodzy, czy u was też jest tak zimno na dworze? Normalnie u mnie pod domem to jest minus 10 stopni, ale na szczęście mam cieplutką bluzę z www.abra.et i teraz to gościu najlepiej, to w ogóle jeszcze daj mi drinka i palemkę, bo jest tak ciepło, że to w ogóle masakra. Wpadajcie i zamawiajcie. Do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie z autografem gratis i z wiadomością od Aberki oczywiście za free. A darmowa dostawa jest kurierem od 149 zł. Tak. Dobra, na pewno słuchajcie, wiecie, że jutro ma wystartować wojna. Nie wiem, ile słuchajcie w tym jest prawdy, ale gang USA, znaczy wiecie, Sargent XSRL Viso, no nie? Co te małe typki sobie tam mieszkają, stwierdziły, że ty dawaj, serio zrobimy sobie wojnę. Już jutro, będzie na pewno super. A wtedy Aberka i Macioch z ręką w nocniku, którzy nie mieli jeszcze praktycznie nic ogarniętego, myślą sobie: dlatego słuchajcie, mega się zmotywowaliśmy i ogarniamy naszą podniebną bazę. Na pewno wiecie, że mamy Minecrafta 1.18, co daje nam wyższy limit budowania. Teraz znajdujemy się na 300 kratce nad właśnie jakby wiecie bedrockiem, no nie? I ogólnie tutaj chciałbym przenieść słuchajcie nasze wszystkie rzeczy związane z wojną. Jeżeli oglądaliście dzisiejszy odcinek na kanale Abram Minecraft, to wiecie co tutaj się znajduje, a jeśli nie, no to w tym odcinku też może się dowiecie. Mamy słuchajcie tak czy inaczej, tak pokrótce mówiąc, no nie? Pokój do potek, mamy tutaj słuchajcie skrzyneczki takie, wiecie, typu, że drewno, jakiś tam skarbiec, mamy tutaj skrzyneczki także na różne potionki, bo oczywiście je też trzeba zrobić tutaj. Mamy także skrzyneczki między innymi na przykład na mieczyki, czy chociażby słuchajcie na enderperły, expa, żeby naprawiać sobie zbrojkę, ale ja oczywiście nie przeniosłem tutaj wszystkiego. W dzisiejszym odcinku będę musiał między innymi oświetlić to miejsce, dlatego, że tutaj cały czas jest ciemno. Będę musiał słuchajcie koniecznie dać borówki pod nas, bo idealnie, dosłownie idealnie pode mną znajduje się słuchajcie nasza wyspa. I jeżeli spadasz na krzak borówek, nie wiadomo z jakiej wysokości, to i tak nie tracisz obrażeń, więc super by było, że jeżeli zacznie się klepa, to żebyśmy my z Maciochem mogli spaść na dół normalnie na chłopaków, którzy nie wiedzą, że my mamy w niebie bazę, no nie? A do tego wszystkiego zabrałem jeszcze 5 staków strzał i myślę, że musimy zrobić więcej oraz wybrać się słuchajcie do villagerów Elviso, bo u villagerów Elviso bodajże chyba za 2 emeraldy możesz zrobić coś takiego, że strzał są trujące. Niestety, ale mój łuk ma infinity, czyli ten enchant, że wiecie, no nie potrzebuje po prostu wielu strzał, bo po prostu cały czas mi jakby strzela jedną strzałą, ale przez to nie będę mógł mieć żadnych tutaj, słuchajcie, trucizn i tak dalej. Ale Macioch na swoim łuku nie ma tego i niezniszczalności, nie, nieskończoności, więc te strzały dla niego zrobimy. Dobra, skaczę sobie tutaj, bo tu mniej więcej, słuchajcie, jest właśnie nasza tajna baza gangu braci, a ja jestem tutaj na oceanie, no nie? To jest mega spoko, że możemy sobie skoczyć i skaczemy w wodę. Musimy oczywiście też, słuchajcie, poprzenosić mnóstwo innych itemów, których jeszcze nie udało nam się zabrać. Na pewno też będziemy musieli, słuchajcie, u naszych villagerów za emeraldy kupić coraz to inne rzeczy. No bo my przecież tych szmaragdów, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, więc wydajmy je między innymi właśnie na enderperełki, czy na butelki z expem i tak dalej. No, słuchajcie, to ile my mamy dzisiaj rzeczy do zrobienia w tym odcinku, to jest naprawdę jakiś żart. Dawaj te enderperły, jazdunia tutaj z tymi enderperełkami, tutaj też ciach enderperełki wjeżdżają, tutaj też ciach enderperełki wjeżdżają, to jest jedyna broń, tak naprawdę, dzięki której, słuchajcie, my możemy przeskoczyć nad murem Agentixa i Elviso. Tutaj pomyślałem o tym, czy u tych villagerów przypadkiem by czegoś nie nakupować, ale może nie w tym momencie, to sobie zrobimy potem, dlatego, że my do tego wszystkiego musimy jeszcze zająć się, słuchajcie, murem na mojej wyspie. Powiecie, że ale Aberka, przecież ty przed chwilą powiedziałeś, że będziecie się bronić z waszej podniebnej wyspy, tych chmur. No, wszystko się zgadza, wszystko spoko, ale oczywiście brodawki też zabieram, gdyby ktoś pytał, ale odpowiadając tutaj na pytania, tak, słuchajcie, my oczywiście, że będziemy się bronić właśnie z tamtego miejsca, ale do tego wszystkiego jesteśmy zmuszeni i tak zrobić jakieś mury w naszej bazie, tylko z tego powodu, żeby po prostu móc się, wiecie, klepać tak, wiecie, kilkadziesiąt kratek od nich. No i tak, te borówki, słuchajcie, chodźcie, weźmiemy teraz borówki, to od razu załapiemy się na tym, że i przeniesiemy trochę rzeczy na nasze chmury i dodatkowo jeszcze weźmiemy te borówki i sobie je postawimy na dole i spróbujemy sprawdzić, czy faktycznie jesteś w stanie skocząc po prostu nie dostać obrażeń. Dobra, my tych borówek nie potrzebujemy jakoś mega dużo, to też nie jest tak, że my, słuchajcie, całą przecież wyspę musimy dać w tych borówkach, no już bez przesady. Weźmiemy sobie oczywiście tutaj, słuchajcie, cały stack, no bo skoro mamy miejsce w ekwipunku, to w sumie dlaczego by, słuchajcie, tego nie zrobić, ale kumacie na pewno, co mam tutaj na myśli, no nie? Żeby po prostu zrobić jakieś takie poletko na naszej wyspie,
taki, nie wiem, w kształcie na przykład kółka i z tych 300 kratek po prostu w to kółko będziemy spadać, no nie? Ja wiem, że słuchajcie, tych obrażeń nie ma, a przynajmniej kiedyś tak było, więc sobie jeszcze to sprawdzimy i wydaje mi się, że będzie wszystko cacy. A chłopaki, czyli agent X i Elviso, nie będą mieli bladego pojęcia, skąd my w ogóle spadliśmy, gdzie my się znajdowaliśmy, czemu nie było nas na wyspie, a nagle jesteśmy na wyspie? No rozumiecie, będą totalnie jakby zakłopotani. Oczywiście standardowo tutaj cyk po schodkach sobie wbijamy, wiadomo, te schodki są naprawdę genialne, serio. To jak jestem zadowolony z tego, że my zrobiliśmy te schodki, ten portal, to że my mamy, słuchajcie, w końcu ten Soul Sand, no nie, żeby przedostać się z portalu właśnie na te nasze chmury, bo mamy przecież Enchant, Soul Speed 3, no to słuchajcie, jest genialna rzecz, no spójrzcie na to. Ja rozumiem, to nie jest tak szybkie, jakbyśmy mieli przejść po prostu 5 kratek, ale mimo wszystko, te 15 sekund, jak tu idziemy, czy to jest aż taki problem, serio, żeby przejść 15 sekund, no już bez przesady, ja i tak uważam, że to jest najszybszy sposób, żeby się dostać tutaj na górę, właśnie ten portal, tutaj ten Soul Speed i tak dalej. Dobra, do naszych skrzyneczek, słuchajcie, tutaj właśnie z tymi podkowymi rzeczami, to wrzucimy sobie właśnie brodawki. Tutaj są oczywiście jakby skrzyneczki podpisane różnymi rzeczami. Na przykład tutaj właśnie jest napisane, że surowiec, czyli z czego robisz te podki. Tutaj jest podpisane wydłużenie, czyli jakby co chcesz zrobić, aby wydłużyć tą podkę, bądź na przykład zwiększyć jej siłę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dodatkowo puste butelki, które oczywiście, słuchajcie, wsadzamy ładnie, pięknie i tutaj też, tylko że ich jeszcze w tym momencie nie ma. Jak sami widzicie, mamy też piasek, więc oczywiście piasek chciałbym przenieść, a to za sprawą tego, że musimy zrobić, słuchajcie, piecyki. Dokładnie tak. Musimy oczywiście zrobić sobie piecyki tutaj, które będą nam wszystko ładnie przepalały. Między innymi właśnie piasek na te butelki, ale to zrobimy, jeśli już to właśnie w tym oto pomieszczeniu. Tutaj damy 3 piecyki, tutaj także możemy sobie to wrzucić. Nie mamy węgla. Tak, węgiel na pewno trzeba będzie, słuchajcie, ogarnąć sobie. Ej, tu piece będą lepiej wyglądać. Bo wiecie, my chcemy zrobić tak, aby ta jakby baza podniebna była jak najbardziej funkcjonalna, żeby tutaj po prostu wszystko dało się, słuchajcie, zmieścić. Dobra, wyrzuciłem te piecyki, sorry bardzo. Ale tak jak mówiłem, tutaj na pewno też trzeba to, słuchajcie, oświetlić, bo niestety, ale mobków tutaj naprawdę nie brakuje. Nie wiem, ale wydaje mi się, że takie 3 latarenki powinny tutaj wystarczyć. Tutaj przed wejściem też możemy zrobić, no bo tak, to z sufitu wisieć nie będzie, no to niech będzie właśnie takie wejście. Tutaj zrobimy, słuchajcie, w wejściu tak samo. Myślę, że to będzie spoczko wyglądało. I tutaj po wejściu raz, dwa. Albo nie, zrobimy to inaczej. Spójrzcie, jak tutaj damy na tych narożnikach, to wątpię, żeby coś miało się tutaj zrespić. A jeśli by chciało się zrespić, to oczywiście tutaj są kolejne, słuchajcie, latarenki, no nie? W tych innych narożnikach też oczywiście trzeba będzie je dać, więc damy tutaj z sufitu 2. Możemy dać tutaj, czekajcie. Ej, i naprawdę teraz wygląda to już mega spoko. Jasne, tutaj ta ściana jest dość pusta. Można by dać tutaj jakieś tabliczki z zapiskami, co mamy robić na wojnie, a czego nie, bo te okienka, no wiadomo, że akurat teoretycznie nie są potrzebne, ale wydaje mi się, że te okienka też dodają tutaj uroku i wygląda to po prostu spoko. I zdecydowałem się jeszcze na jeden myczek, słuchajcie. Tutaj postawiłem taką ścianę ze szkła oraz z kwarcu, tylko po to, żeby po prostu troszeczkę oddzielić to, no nie, bo tu serio było za pusto, tu było tak jakby za dużo miejsca, więc stwierdziłem, że to może być spoko pomysł, ale pomyślałem jeszcze o jednym, że zrobimy sobie taką ścianę. I taka ściana wygląda chyba troszeczkę lepiej, a zarazem wygląda także jakby po prostu masz tutaj to oddzielone. Serio, to jest mega, mega spoko, no nie? Że nie jest tak, tak jakoś za pusto. Dobra, stanęło na takiej wersji i wydaje mi się, że jest okej. Już bez przesady, jest naprawdę w porządku. Dobra, jednak to, sorry, ja nie mogę się tutaj zdecydować, ale to mi się jednak podoba najbardziej. Dobra, musimy tutaj też odłożyć, słuchajcie, ender perełki właśnie, o których mówiłem, no nie? Skoro już zabraliśmy to, dlaczego by z nich nie skorzystać? I teraz tak, tu jest wszystko doświetlone, no możemy dać jeszcze latarenkę tutaj w róg, myślę, że to będzie spoko. Okej, i widzicie, potworki respią się dopiero na naszym Soul Sun, więc jest całkiem okej. A teraz, słuchajcie, musimy tak zrobić, aby... nie wiem do końca jak, ale musimy jakoś, słuchajcie, trafić do wody, aby stworzyć, słuchajcie, tutaj borówki, ale ja nic nie widzę pod spodem i to jest najgorsze, no nie? Dobra, jeżeli weźmiemy, słuchajcie, itemek, który jest dość charakterystyczny, który raczej tam na dole nie leży i zrzucilibyśmy, słuchajcie, go mniej więcej, patrzcie, tutaj w tym obszarze, no nie? W tym obszarze, to będziemy mniej więcej wiedzieli, gdzie to wylądowało, tak? Znaczy, przynajmniej mam nadzieję, że to jakiś sens robi, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy robi. Ja natomiast pobiegnę sobie tutaj kawałeczek dalej, żeby wyjść z wyspy. Dobra, wyjście z wyspy powinno być jeszcze kawałeczek, słuchajcie, tutaj dalej. O! Dobra, i gdzieś tutaj, słuchajcie, już myślę, że powinien być ocean, do którego... O, właśnie, bez problemu, słuchajcie, tutaj trafię. Spoko! I teraz podejdziemy tam, gdzie były te borówki i będziemy mniej więcej wiedzieli, gdzie to poletko z borówek mamy stworzyć. A! Nie wziąłem ze sobą tylko obsydianu, a szkoda, bo chciałem tutaj też zrobić mury obsydianowe. No tak jak mówię, fajnie by było też ubezpieczyć swoją wyspę,
żeby po prostu było miejsce do klepania się też na blisko, bo my przecież będziemy się klepać tutaj, wiecie, z Agentixem i z Elviso na odległość, ale na blisko też byłoby dobrze. Czy ktoś widzi tutaj borówki? Słuchajcie, czekajcie, bo tutaj w ogóle za dużo zombiaczków, a jestem sam na serwerze. Ej, mogłem iść spać, naprawdę mogłem iść spać. Abera to jest taki nubek. O! Tu leżą borówki i widzicie, dokładnie w tym miejscu zrobimy to poletko. No to jest mega, mega spoko. Dobra, gościu, weź tutaj, ty się spal. Tutaj ty też się spal. Tutaj tam jeszcze jest ten pajęczak, więc spoko. No dobra, no to co, stawiamy, słuchajcie. Stawiamy tutaj naprawdę dość dużą farmę tych borówek. Mam nadzieję, że oczywiście to zadziała i na pewno na bank, słuchajcie, ale to w ogóle mega daleko poleciało. Na bank, słuchajcie, jeszcze na tym odcinku to przetestujemy, czy to na pewno działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ale wydaje mi się, że to jest mega spoko opcja. To jest naprawdę, słuchajcie, chyba całkiem mega spoko opcja. One leciały tutaj, tutaj też kawałeczek leciał, no nie? Dobra, zrobimy sobie tak, okej, więcej nie mam, ale tutaj, słuchajcie, już wyrosło, więc spoko, zbierzmy sobie tą dwójeczkę i teraz zrobimy tak. Dobra, pytanie, czy to naprawdę zadziała? Czy to być może, słuchajcie, nie zadziała? Mega się boję, że my nie trafimy w tą dziurę. Ale słuchajcie, no, że tak powiem, aha, bo widzicie? Tutaj jeszcze, słuchajcie, spadło na drzewa. Kurczę, bele. Okej, okay, zanim, słuchajcie, spadnę z góry, mam jeszcze jeden genialny pomysł. Stanę, słuchajcie, tam na górze i będę strzelał płomiennymi strzałami z łuku w dół, aby zobaczyć mniej więcej, gdzie wyląduję. No tylko teraz, tak czy inaczej, musimy się, słuchajcie, udać do naszej jakby chmurnej bazy. Więc w sumie mogę wam pokazać, jak szybko jesteśmy, słuchajcie, w stanie przedostać się z naszej bazy do bazy gangu braci i tak dalej, i tak dalej. No bo patrzcie tutaj, wchodzimy sobie do... Kto zepsuł ten portal? Kto zepsuł ten portal i dlaczego? Yeah. To na bank musiał być Maciuch, który po prostu nie wiedział, że to jest nam potrzebne. No ale dobra, odpalamy portal po raz kolejny i będziemy w tym samym miejscu co kiedyś. No dobra, no nie jestem zdziwiony, że tak powiem. Całkiem spoko. A, nie mam enderperełek. Teraz powinienem wziąć sobie enderperełkę i normalnie jakby sobie pójść. No ale spoko. I teraz tak, słuchajcie, no albo możemy wrócić na chmurę, albo możemy, słuchajcie, pójść do naszej bazy. No ale my chcieliśmy iść na chmurę, tak? Więc oczywiście wbijam się teraz tutaj i znowu będziemy w tamtym samym miejscu. Więc naprawdę sami widzicie, że transport jest giga łatwy. Ale tak, serio, transport jest tak strasznie prosty, że to jest w ogóle szok. No dobra, jest nocka, tutaj mobków nie ma, bo mnie przez chwilę tutaj nie było, więc się tutaj nic nie respiło. Dobra, wyrzućmy to, wyrzućmy, słuchajcie, to. I mówię, przetestujemy, słuchajcie, to z łukiem. W ogóle patrzcie, na Soul Speedzie, jak szybko, słuchajcie, chodzi się z napiętym łukiem. Serio, o wiele szybciej się idzie. No ale dobra, lecimy tak czy inaczej. I dobra, teraz tak, słuchajcie, obczajcie akcję. Ja myślę, że my z Maciuchem po prostu umówimy się, że spadamy z tego miejsca. Więc wiecie co? Będziemy nawet bardziej kumaci i zrobimy coś takiego. Weźmiemy sobie ty... to jest obsydian, kurczę. Ale może ten obsydian jest potrzebny, słuchajcie. Tak, może ten obsydian być potrzebny. Już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że my zrobimy tutaj coś w tym stylu. Patrzcie, zrobimy coś w tym stylu. Okej. Okay. I tu zrobimy po prostu kwadracik, czy tam dwie krateczki. O! Zrobimy idealnie, słuchajcie, tutaj dwie krateczki, z których po prostu mamy skakać, no nie? Dobra, odłożyłem obsydian, wezmę jeszcze dwa bloki, słuchajcie, kwarcu i już wam pokazuję, co mam, słuchajcie, tutaj na myśli. To sobie zabudujemy, ładnie, pięknie, okej. I teraz tak, słuchajcie, chciałbym przede wszystkim rzucić, nie wiem, możemy rzucić akurat tutaj latarenek troszeczkę. Mniej więcej patrząc, wiecie, gdzie wypadną faktycznie, słuchajcie, te wszystkie rzeczy. Tam się coś pali, czy mi się tylko wydaje? Nie, to jest lis, to jest lis. Dobra, zrzucamy. I teraz, słuchajcie, kolejna rzecz. Spadając, będziemy mniej więcej wiedzieli przez to właśnie, gdzie strzelamy, gdzie my mamy spać. Wiadomo, te strzały robią bardzo duży rozstaw, no nie? Ale gdybyśmy się, słuchajcie, umówili właśnie tak mniej więcej, wiecie, o, żebyśmy spadali z tych dwóch kratek, to będziemy, słuchajcie, mniej więcej wiedzieli, dobra, czy to jest bezpieczne, czy nie. No to w takim razie ja znowu lecę tutaj, na ten ocean i sobie ogarniemy, czy to na pewno działa tak, jakbym tego oczekiwał. Dobra, gościu, skaczemy, no dalej to na pewno nie będzie, no nie? Gdzieś tutaj powinien być od... Ojej, ale daleko sobie poszedłem w sumie. No i dobra, wbijamy się, widzę... O Jezu, te strzały są po całej wyspie zrobione, ja cię kręcę. Dobra, ale latarenki nam dużo powiedzą. Latarenki nam na pewno dużo powiedzą. A latarenki widzę, że spadły idealnie sobie. Oja, dobra, czekajcie, bo naprawdę te strzały to jest giga problem akurat, no nie? Creeper to też jest, słuchajcie, giga problem, więc oczywiście go likwidujemy. I teraz tak, latarenki, słuchajcie, spadły nam idealnie na te dwa bloki. Dobra, to co? Przesuwamy borówy kawałeczek, co? Dobra, pójdę po prostu, słuchajcie, po więcej borówek. Nie będę ich przesuwał na razie, tylko po prostu zgromadzę ich większą ilość. No i dobra, wracamy po chwili. Mam stack borówek. Mam nadzieję,
nadzieję, że słuchajcie, te latarenki nie zniknęły, bo zrobił nam się dzionek, więc tam minęły te 2-3 minutki, powiedzmy. I teraz tak, wbijamy się tutaj, słuchajcie. Stawiamy oczywiście to wszystko. I ja, czy wy naprawdę możecie dać sobie spokój tutaj jeden z drugim? Dobra, czyli tak, musimy dać tutaj, słuchajcie, borówki. Damy tutaj właśnie. Damy tutaj. Okej, tutaj na dole też myślę, że sobie damy. Dobra, taki margines błędu. I teraz tak, te porozwalamy, żeby, słuchajcie, właśnie za dużo ich nie było, żeby nie było sytuacji, że ktoś pomyśli, że wiecie, my serio robimy tu jakieś gigantyczne skoki i tak dalej, bo to troszeczkę faktycznie podejrzanie mogło wyglądać, to zostawimy właśnie, słuchajcie, że tak powiem, te borówki tylko w tych miejscach takich wrażliwych, gdzie faktycznie moglibyśmy, słuchajcie, upaść. No dobra, wydaje mi się, że to mniej więcej byłoby tyle, takie malutkie poletko, to musimy tylko poczekać, słuchajcie, bo wydaje mi się, że lepiej by było spróbować, kiedy te borówki będą wyrośnięte, znaczy to nie ma chyba żadnego znaczenia, bo no sami widzicie, że po prostu wolno się na nie upada, ale mimo wszystko przezorny zawsze ubezpieczony. To niech one sobie w takim razie, słuchajcie, rosną, a ja z kolei wybiorę się, czekajcie, no znowu nie mam enderpereł, kurczę bele, bo chciałem, słuchajcie, ogarnąć te strzały dla maciocha, ale to w takim razie wezmę i szmaragdy, słuchajcie, i odra... Oje, ale to jest w ogóle rozwalone wszystko, nie? Ej, wow, naprawdę tutaj wygląda to niemożliwie, że Elviso dał tyle Soul Sanda, tyle krat, tyle, słuchajcie, tego wszystkiego, naprawdę fajnie, tylko czemu? Czemu tu nie ma dalej muru? Nie, naprawdę, przecież ja mogę sobie tutaj przecież po prostu podpłynąć łódką i unikam wszystkiego. Gość dziwnie podchodzi do rzeczy, naprawdę. Jakby on robi z jednej strony mur 10 na 10, a z drugiej strony 0 na 10, bo po prostu tego muru nie ma. No ale dobra, my się wbijamy, słuchajcie, do jego villagerów, nie gadamy o jego murze, no bo w sumie co nas to obchodzi, my i tak sobie cykamy tutaj pyk perełkę i jesteśmy po drugiej stronie, no nie? I teraz tak, tutaj oczywiście jest wejście do jego villagerów, on oczywiście ich tutaj zamurował, nie wiadomo z jakiego powodu, ale my nie będziemy, słuchajcie, korzystać z takiego villagera, na przykład, który daje nam ciernie czy knockback, tylko my przyszliśmy do łuk mistrza, a on, słuchajcie, za 2 emeraldy i 5 strzał daje 5 strzał na właśnie tego poisona. To jest genialne. Tylko 60? Ej, myślałem, że jednak trochę więcej tego zrobimy, tak szczerze, panie łukmistrzu. A czy wiecie, 60 strzał to jest i tak dość dużo. Trzeba będzie po prostu przychodzić tutaj częściej i po prostu poklikać to, no bo sami widzicie, on chce tylko 60 strzał. No, spodziewałem się, że będzie chciał więcej, no ale jak chłop nie chce zarobić, no to co ja ci poradzę? No przecież ja na siłę go zmuszać nie będę. A tu patrzcie tej! Był enchanting table normalnie, no nie? I gdzie on to zabrał? Ej, nie, teraz bez jej, gdzie on to zabrał? Tu normalnie był enchanting table. Przecież ja tutaj normalnie enchantowałem w tym stole do zaklęć. Dobra, to jest mega dziwne, ale no niech mu będzie. Dobra, pomyślałem o tym, że słuchajcie, trzeba będzie zrobić trochę kowadeł. My niestety, ale chyba żelaza nie mamy w ogóle. Czekajcie, no właśnie, my nie mamy żelaza prawie w ogóle, więc trochę, słuchajcie, spora lipa nam się tutaj narobiła, ale mamy węgiel. Mamy też obsydian, więc oczywiście to sobie zabieramy ze sobą. Tam też jeszcze nederyt był do wyjęcia, słuchajcie, z tych niektórych... O, tutaj na przykład był nederyt do wyjęcia, więc całkiem spoko. Dobra, szybko przeszukam, czy coś tu się znajduje. No dobra, nie widzę, aby coś tutaj się znajdowało, więc niedobrze. To co? Po jednym kowadełku sobie zabierzemy. Ja myślę, że jedno kowadełko sobie, słuchajcie, stąd zabierzemy i będzie chyba całkiem spoko. One są, tak, to są nowe kowadła, bez żadnych, słuchajcie, tutaj uszczerbków na zdrowiu. Wrzucimy sobie, czekajcie, to tutaj, to sobie wrzucimy tutaj. Żelazo ze sobą troszeczkę zabierzemy. Koks jabłka, to na pewno zabieramy ze sobą. Totem nieśmiertelności na pewno ze sobą zabieramy. To zabieramy ze sobą. Banery, no to wiadomo, że to trzeba ze sobą zabrać. Natomiast szmaragdy na tamtej wyspie, słuchajcie, czy nam się przydadzą? Tak szczerze? No mogą nam się przydać na zasadzie, żeby po prostu, wiecie, zrobić te strzały od Elviso, no nie? To do tego akurat może nam się to przydać. Dobra, wyrzucę to, wyrzucę to. Wyrzucę sobie także te borówki, bo one teraz też mi się nie przydadzą. I tak patrzę jeszcze po tych skrzynkach, czy coś tu jest jeszcze, słuchajcie, do zabrania z takich rzeczy materialnych w tym momencie. No to tutaj były płotki na poisona. No to tak szczerze można by, myślę, to zabrać. Mamy na to miejsce? No nie mamy na to miejsca. Dobra, powder można wyrzucić. W takim razie dawajcie, lecimy sobie. Serio, no nie jestem, słuchajcie, pozytywnie jakby tutaj nastawiony do tego, że agent X i Elviso chcą wojnę już jutro. Ale skoro chcą, no to wiecie, my nie możemy tutaj się rozpłakać i po prostu powiedzieć, a no trudno, to oni sobie na pewno to wygrają. No nie. Musimy po prostu z Maciochem teraz poświęcić trochę tutaj czasu, kilka godzin, kilkanaście godzin, poprzenosić wszystko, być przygotowanym. Znaczy, my jesteśmy przygotowani, tylko po prostu brakowało nam takiego, wiecie, wykończenia, no nie? Żeby właśnie przenieść te rzeczy, żeby zrobić te strzały,
były, wiecie, takie rzeczy, które zawsze się olewało. Robiło się te zbrojki, robiło się łuki, robiło się miecze. Ale żeby na przykład, wiecie, tutaj właśnie strzały ogarnąć, no o tym się zapominało. Zawsze to było jakoś tak bardziej z boku, no nie? No i dobra, zaraz przetestujemy sobie to, ale ja bym chciał tak czy inaczej tutaj powkładać jeszcze troszeczkę rzeczy, bo tak, mamy na pewno, słuchajcie, potki. Mamy potki na truciznę i to jej tutaj akurat jest całkiem sporo, więc potki na truciznę tutaj. Mamy też potkę na siłę, tu jest siła, dobra, i mamy też na osłabienie, dobra, tu jest osłabienie. Następnie, jeśli chodzi o koksy, złote jabłka i tak dalej, tutaj wlatują koksy. Do naszego skarbca, słuchajcie, wleci sobie jeszcze szmaragd. No i żelazo, myślę, że żelazo też tutaj wleci. Obsydian natomiast, słuchajcie, zabiorę ze sobą, bo będziemy na pewno robić mury. Tutaj są łuki i strzały. No to tutaj strzały akurat też sobie wrócą. Akurat tutaj poisona to możemy dać na bok. Do mieczyków wrzucamy jeszcze miecze tutaj dwa diamentowe. One się akurat za bardzo do niczego w tym momencie nie przydadzą. No ale kumacie, o co chodzi. Do innych bloków wrzucimy też latarenki, niech będzie. Mamy też skrzynkę z totemami, więc niech totem tutaj wleci. A ja jeszcze zacząłem, słuchajcie, tutaj rozwieszać nasze banery. Tak, dokładnie. Tutaj na przykład wleciał baner, słuchajcie, z naszą flagą właśnie gangu braci. Tutaj tak samo. Ta nie pasuje tutaj akurat, więc zaraz ją tutaj wymienimy. No tutaj to wygląda rewelacyjnie. Naprawdę, to wygląda mega spoko. Fajnie by było jeszcze tutaj na wejściu mieć, no nie? Czyli tak teoretycznie można by zrobić tutaj, można by zrobić tutaj, no nie? Że po wejściu od razu wiesz, gdzie jesteś. Ale też nie ma co przesadzać. No co za dużo, to też niezdrowo. Dobra, tutaj sobie damy w ten sposób. Jeszcze można by, słuchajcie, dać tutaj. No i dobra. Wygląda to mniej więcej sensownie. Hej, to jest mega mocne, że to tak lewituje. To mi się podoba, niech to tak zostanie. To jest naprawdę mega kozackie. A tutaj rozmawialiśmy o tym, że jest dość duża pustka, więc wydaje mi się, że wrzucimy sobie kowadła. Na razie niech one tak stoją. Jeszcze do piecyków, słuchajcie, dorzucimy tutaj oczywiście trochę węgla, więc dzielimy to na 6 równych części. Dobra, no to niezłe 6 równych części, ale wiadomo o co chodzi, no nie? Tutaj wrzucamy, tutaj też oczywiście dorzucamy, tutaj pyk, tutaj ciach. No i dobra, sprawdźmy sobie, słuchajcie. Mam nadzieję, że to przeżyje. Bardzo bym chciał to przeżyć, ale zobaczmy, czy faktycznie, słuchajcie, to będzie tak kolorowe, jakbym chciał. Skoczę po prostu, wiecie co? Na zasadzie, że wiecie, na samym środku, no nie? Tutaj cyk i dobra, i zobaczmy, co będzie. Ja oczywiście będę się tutaj w razie co amortyzował. Wow! Ej, nie! To jest za mocne! Patrzcie! Ja skoczyłem idealnie w środek, ale gdybym skoczył w lewo, to słuchajcie, i tak spadłbym na borówki. A gdybym skoczył, słuchajcie, na przykład w prawo, to i tak skoczyłbym na borówki. Gdybym skoczył prosto, i tak skoczyłbym na borówki. Słuchajcie, każda, ale to każda opcja była tutaj dobra. Naprawdę, oczywiście w tym odcinku jeszcze raz na pewno to sprawdzimy. Ale ja przyszedłem też tutaj z obsydianem, aby, słuchajcie, załatać wszystkie te dziury, bo tutaj oczywiście Elviso i Agent... Strasznie śmieszne. No strasznie śmieszny prank. Elviso i Agentix oczywiście, słuchajcie, narobili mi tutaj szkód, napsuli mi tutaj wszystkiego, czego się tylko dało. A my teraz musimy potem sprzątać i oczywiście do tego wszystkiego musimy ten mur podwyższyć. No ja nie odpuszczę, serio. Ten mur musi być naprawdę, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo wysoki. Znaczy, ja nie mówię, że on ma mieć 100 kratek wysokości, bez przesady, ale on musi być trochę wyższy od muru Elviso. Z tego powodu, że aktualnie właśnie to Agentix i Elviso mają przewagę wysokości nad nami i to jest dość niefajne. Tutaj oczywiście lusieńkie to skopujemy. No nie, no błagam. No ja nie będę, słuchajcie, wiecie, z takim czymś się tutaj bawił, no nie? Niepotrzebne mi są te bloki, niepotrzebne są mi póki co, słuchajcie, te tory, więc wszystko to rozwalamy jak leci, nie? Totalnie, słuchajcie, bez zastanawiania się. Nie ma czegoś takiego, że Elviso robi sobie tory na moją czy Maciocha wyspę, no bez jaj. Powinniśmy to w sumie potraktować, słuchajcie, jakimś TNT i wtedy by nam wybuchł też ten cobblestone i cała ta, słuchajcie, reszta, ale póki co po prostu to rozwalam tylko tutaj, no nie? Tylko to, co jest tutaj najbliżej, no nie? Bo potem będę się tym bawił dalej. I kraty też, słuchajcie, skopuję. Tak, kraty są tutaj, słuchajcie, skopywane, bo tak jak mówiłem, podwyższamy ten mur. Serio, tak dosłownie go podwyższamy, tak fest. Pytanie, ile kratek? Na razie, słuchajcie, podwyższymy sobie o 2. Ja myślę, że to będzie spoko, dlatego, że kiedy podwyższymy o 2, to będziemy już krateczkę wyżej niż Elviso, no nie? Bo Elviso miał mur, o, on ma na tej wysokości mur, no nie? Więc podwyższmy sobie na razie o 2. A zaraz, oczywiście, podwyższymy sobie to jeszcze więcej. Dlaczego? Bo słuchajcie, jeżeli teraz Elviso chciałby do nas jakby dogonić, no nie? Jeśli chodzi o właśnie poziom tych murów, to słuchajcie, on musiałby wszystkie te latarenki, wszystkie te, wiecie, stone, te nether bricki, wszystkie te latarenki, wszystkie te płotki, wszystkie te pęczyny, on wszystko musiałby podwyższać. Na pewno zajęłoby mu tak dużo czasu to, że on na pewno tego nie zrobi. Jestem święcie przekonany, że on, słuchajcie, tego nie zrobi, więc jeżeli my sobie właśnie uzyskamy przewagę wysokości w tym murze, to będziemy po prostu ustawieni. I tyle. Tutaj te kraty też, wszystkie. Ja myślę, że, słuchajcie, na razie wszystkie kraty sobie rozwalimy, a potem będziemy sobie je najwyżej ustawiać na nowo, naprawiać i tak dalej, jak nam się będzie po prostu podobało. Nie
wiem, czy wystarczy mi obsydianu, ale w sumie teraz, słuchajcie, po prostu lecimy już na szybkości, nie? Kraty rozwalone, więc możemy sobie spamować tymi bloczkami jak leci. Cztery kratki minimum. Tak, chcę podwyższyć, gdyby ktoś pytał, bo teraz tak, podwyższamy oczywiście o dwa, ale wiadomo, że te cztery kratki, słuchajcie, to jest takie absolutne moim zdaniem minimum. Dobra, tutaj w ogóle ja nie wiem, od kiedy tutaj drzewo w ogóle wyrosło. Przecież tu nigdy wcześniej nie było drzewa, to ja nie wiem, co ono tutaj robi, no ale nie chcę, po prostu rośnie póki co. Dobra, mur został podwyższony o dwie kratki, to w takim razie, słuchajcie, lecimy z jeszcze dwoma krateczkami i teraz już ta wysokość będzie naprawdę, słuchajcie, duża, no bo teraz spójrzcie na to, słuchajcie, jesteśmy naprawdę sporo wyżej od Elviso, nie tak, wiecie, na zasadzie, że o, milion kratek, nie, aż tak to nie, ale jesteśmy trochę wyżej, więc jest spoczko, a my myślę, że podwyższymy to jeszcze, mamy tego obsa, chociaż wiecie, w sumie jak ja dobuduję aż tam, to może się okazać, że mi go jakoś mega dużo nie zostanie, więc wtedy nie wiem, zobaczymy, najpierw dobuduję i wtedy będę kminił co dalej. Warto pamiętać o tym, że ja mam łuk z punchem 2. Jest to największy odrzut, jak się tylko da w Minecrafcie. Czyli wiecie, kiedy ja kogoś będę po prostu strzelał, to ta osoba naprawdę się oddala ode mnie. I kiedy my byśmy, słuchajcie, strzelali do Elviso, no nie, czy Agentixa, którzy są na dole tutaj, to wówczas, słuchajcie, raczej oni na te mury nie będą w stanie wejść. Przynajmniej taki jest plan. Oczywiście może im się uda, ale wiecie co, jakby chcę tutaj przekazać, że jeżeli będziemy wysoko, to oni raczej będą mieli ciężko tutaj wejść. Dobra, jeszcze jedną tutaj krateczkę, słuchajcie, w sześciuteńko podwyższam, bo tego obsika jest. Nie, no troszeczkę go zostało, nie jakoś mega dużo, ale kawałeczek faktycznie jest. Możecie powiedzieć, że oni przejdą dołem. No, może i tak, ale chodzi o to, że jeżeli oni chcą się tak klepać bezpośrednio, słuchajcie, z nami, to będą musieli po prostu do nas tutaj przyjść, a wcale nie będzie im tak łatwo tutaj wejść, bo patrzcie, my jesteśmy na wysokości dachu mojego domku, więc naprawdę jesteśmy dość wysoko. Dobra, stawiamy tutaj... A, jeszcze tutaj nie... O kurczę, no dobra, tu nie dobudowałem, trochę źle. A tutaj są trzy krateczki jeszcze. No dobra, nie, no myślę, że wystarczy. Tak, słuchajcie, na styk, ale mniej więcej to wystarczy. Nie będę miał tylko takich platform tutaj z maciochem, żebyśmy mogli sobie na nich stanąć i po prostu w chłopaków tutaj ładnie, pięknie strzelać. No zostało mi 17 tutaj tego obsydianu, więc naprawdę bardzo mało. Ale teraz tak, zrobimy sobie właśnie balkoniki na tej wysokości. Tak, jeśli robimy balkoniki, to na tej wysokości, żeby właśnie móc stanąć, tak ciach, 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 ciach. I jesteśmy serio sporo wyżej od agenta czy Elviso. A zarazem też, słuchajcie, tutaj będąc na dole, oczywiście też jak najbardziej zrobimy okienka. Tutaj trzeba, słuchajcie, zrobić okienka, żeby z tych dolnych pięter też strzelać do nich. Dlaczego mielibyśmy, słuchajcie, z tego piętra nie korzystać? Na jednym piętrze mogę być ja, na drugim na przykład Macioch i wiecie, i sobie strzelamy do nich, no nie? To będzie mega, mega spoko opcja. Będą miejsca, gdzie możesz się ukryć, na przykład, nie wiem, tutaj całą ścianę możemy zostawić normalną, a tutaj znowu jakieś właśnie okienka. Ej, myślałem już, że ktoś jest na serwerze, ale nie, na całe szczęście nie, bo się bałem, bo tutaj ktoś zaczął do mnie strzelać, to myślałem, że to może już chłopaki. No trzeba będzie tylko te balkoniki tutaj dorobić, no nie? A, no i schodki, no i na pewno schodki, ale już ten mur wygląda naprawdę, słuchajcie, całkiem nie najgorzej. Zejdźmy sobie tutaj, słuchajcie, na dół, przejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, jak faktycznie wygląda ten mur z perspektywy wyspy chłopaków. Ja widziałem też tutaj jedną taką niezafajną pułapkę od chłopaków, więc trzeba będzie, słuchajcie, ją na pewno tutaj rozwalić, bo czekajcie, to było tutaj? Nie, to mogło być troszeczkę dalej. O tak, to było tutaj. Oni chcieli, żebyśmy my podpalili tutaj TNT. Tu jest, słuchajcie, jakaś pułapka z wodą. Dobra, w takim razie wskoczę tutaj, rozwalę to. Teraz rozwalę, słuchajcie, jeszcze, czekajcie, to rozwalimy. Dobra, weź to kliknij, dobra, pyk. Okej, dobra, jest rozwalone, nie? Bo tutaj chłopaki chcieli nas, wiecie, na jakieś pajęczyny łapać, no ale no sor, no, my się nie będziemy dawać tak łatwo. No, Elviso i Agentix naprawdę nie wiedzą, z kim oni walczą, oni jakby nie kumają tego, że my się nie damy złapać na coś takiego. No dobra, udało mi się, słuchajcie, rozwalić cały ten syf, jaki był pomiędzy właśnie moją a Elviso wyspą, ale spójrzcie tylko na to. Ten mur naprawdę teraz już robi respekt. Oczywiście on nie jest skończony, tak jak mówię, bo brakuje tych okienek, czy brakuje, słuchajcie, tutaj jakichś paru bloczków, brakuje tutaj jakichś balkoników, ale naprawdę widać, że raczej ciężko będzie nas trafić. Nie, serio, naprawdę raczej ciężko będzie nas trafić. Mój mur jest olbrzymio wyższy od Agentixowego, bo Agentix wystaje nad wodę o 5 kratek, a my wystajemy, o jest, nie wiem, ale z 10, coś takiego. No jest to zdecydowanie najwyższy mur teraz na serwerze, więc naprawdę, no, dość spoko nam się tutaj trafiło. Plus, tak jak mówię, akurat rozwaliłem cały ten syf, żeby oni za łatwo nie mieli jak przejść. A teraz tak, poczekałem jeszcze, słuchajcie, aż urosną nam borówki i chciałbym zobaczyć teraz, jak faktycznie, słuchajcie, skoczymy tutaj na dół, czy będzie tutaj łatwo trafić, bo już tak, raz trafiliśmy, kiedy pilnowaliśmy się co do krateczki, żeby idealnie na środku skoczyć, ale chciałbym teraz, słuchajcie, polecieć tam na górę normalnie, nie? Wbić się przez te portale i tak dalej i spróbować spaść tutaj na zasadzie, wiecie, po prostu, że wskakuję do tej, do dziury i jakby co ma być, to będzie. No i dobra, dawajcie, w takim razie sprawdźmy to, serio, ja jestem dobrej tutaj nadziei, że to faktycznie się nam uda, na zasadzie, że wiecie, po prostu sobie wychodzę, no nie? Dajmy na to, że tutaj byłem, a w ogóle swoją drogą mogę sobie to odebrać i my mamy troszeczkę syfu też do wyrzucenia.
Dobra, potem to ogarnę. Dostaliśmy 4 TNT, więc akurat do skarbca możemy TNT sobie teraz odłożyć. I możemy zrobić 6 butelek akurat idealnie, słuchajcie, tutaj na nasze poteczki. No nie, kurczę, tylko tych potek nie zrobiłem, ale źle. Miałem na tym odcinku też zrobić potki. No ale dobra, to się ogarnie w takim razie na live czy coś. Ale chciałem wyjść po prostu tutaj, no nie? Dajmy na to, że akurat przygotowywałem się z Maciochem, czy akurat, nie wiem, byliśmy spać, coś w tym stylu, no nie? Wychodzę sobie stąd, po prostu sobie tutaj wskakuję, dobra. I teraz ciach. Wskoczyłem, totalnie nie obliczając, gdzie po prostu, słuchajcie, spadnę i idealnie w sam środek. Spójrzcie na to. Nie ruszam teraz klawiaturą, ani nic z tych rzeczy. Idealnie w sam środek wpadłem, słuchajcie. Mamy ten margines błędu na zasadzie, że spójrzcie. Jesteśmy w takim polu 6x6, 5x5 około, no nie? Tych porówek jest tutaj ze 30. I słuchajcie, po prostu gdzie nie spadniemy, to i tak wyjdziemy na dobre. A zauważcie, to jest mega ciekawe. Akurat, wiadomo, zbrojka nam się troszeczkę od tego psuje, ale czy to jest naprawdę aż tak dużo? No spójrzcie na to, ja sobie wystarczy, że wiecie, wejdę tego expika, zabiorę i już, słuchajcie, nasza zbrojka jest praktycznie nowa. Więc wiecie, to pole borówek wygląda podejrzanie, że tutaj ktoś chce spadać z wysokości? No nie. No chyba nikt mi nie powie, że to wygląda jakkolwiek podejrzanie. Więc czy my jesteśmy przygotowani na wojnę? Słuchajcie, na pewno nie. Moglibyśmy się przygotować jeszcze przez 2 tygodnie, ale słuchajcie, pokażmy tym lamusom, że wygramy. Dlatego, moi drodzy, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abra.ity. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, koszulki i mnóstwo innych rzeczy. Nawet jak zamawiasz sam kubeczek świąteczny Abra Team, czy cokolwiek innego, to dostajesz zdjęcie z autografem, oczywiście ode mnie oraz z wiadomością ode mnie, gdzie każda wiadomość jest napisana odręcznie. Darmowy kurier od 149 zł, zamawiając na przykład samą bluzę i kubeczek, już nie płacisz za kuriera. Autograf oczywiście masz za free. www.abra.ity. A ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka, eleczko i pu!